Dobry wieczór. Dziś, jak widzicie, przed nami dwóch mocarzy rynku piwowarskiego w Polsce, rynku piwnego. Może nie IPA, więc tak przekornie wziąłem te dwa piwa z wielkich koncernów, także z żywca Heineken i z Tyskiego, z kompanii. I zobaczymy, jak ci konkurenci względem siebie wypadają. Od którego zacznę? Zaczniemy od żywca, bo jest lżejszy, bo ma 12 zasypu i 5%. Książęce ma 13 i 5,4. Natomiast konia z rzędem temu, ja mam słaby wzrok i w okularach czytam, ale i tak nie jestem w stanie. Kto na ciemnozielonej etykiecie, podkładzie, odczyta czarne teksty wszędzie i na kontrze też. Na kontrze też w ogóle jest z takim małym drukiem czy duże przy szyjce, że nie ma szans, ale to po prostu jest iście szatański pomysł, informowanie klientów w ten sposób, bo to jest właściwie dezinformacja. No, masakra, tak? Ale chyba te chmiele i tak nie są wymienione, poza tym, że to są amerykańskie chmiele. Tu też te chmiele nie są wymienione, ale jest o wiele czytelniej. Tak? I z tej strony, i z tej strony macie tam opowieść, jakie to jest cytrusowo wspaniałe i nachmielone. 35 goryczki, tutaj nawet określają poziom goryczki. No ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o opakowanie, zdecydowanie wygrywa książęce. Może nie chodzi mi o estetykę, bo tu bym może polemizował w ogóle, ale no, walor informacyjny, no koszmar, żywiec to koszmar. No. Może ładnie wygląda generalnie, nie wiem, ale jeśli chodzi, nie będę się spierał, ale porażka. Natomiast przejdźmy do rzeczy zasadniczych, czyli do degustacji właściwej. Tak jak mówiłem, pierwszy idzie żywiec, kapsel firmowy. Pchnięcie nastąpiło. No. Aha, bo to jest IPA sesyjne, tak jest nazwane. No. Teraz już nie, ale w pierwszym momencie po otwarciu faktycznie pojawił się cytrusowy zapach lekko. Całkiem przyjemny, delikatny. Piana obfita, dosyć potężna. Tenże sam zapach stąd. Piana jest drobna, ładna, naprawdę, nie ma się co czepiać. Piwo jest lekko mętne, złote, lekko mętne, nie jest klarowne. Ten zapach jest delikatny, ale taki powabny. Praktycznie zbożowo-cytrusowy, trochę melon. Jeszcze melon najbardziej chyba. Zobaczmy. No nie jest źle, powiem wam. No. Nie ma się co czepiać, tak? Przynajmniej pierwszy łyk. W łyku jest, jak dla mnie jest trochę za bardzo perfum w tym piwie. Ale wchodzi goryczka drobna, ale ta goryczka jest wyczuwalna jak najbardziej. Jest delikatne, tak? Piwo sesyjne, takie powinno być. Gorycz nie powala, ale jest. Drobne wygazowanie nie przeszkadza w piciu. Trochę w pierwszym wejściu tego piwa przeszkadza mi taka mydlana perfumowość trochę. To skojarzy się z damską toaletą troszeczkę. To jest to, co przeszkadza, natomiast potem jest... Potem jak to przejdzie, jest lepiej. Ok, to a propos IPA sesyjnego żywca. A teraz zobaczmy
Ale goryczka jest, cały czas będę wam mówił, bo ta gorycz istnieje, nie jest jakaś zalegająca, niemiła, nie wiem. Luz. Nie jakaś orzeźwiająca może, tak jak sesyjnym powinno być, może to jest też minus, ona nie jest jakaś orzeźwiająca, ale jest. Całkiem przyjemnie. Myślę, że to piwo by zmęczyło przy większej liczbie butelek, przy jednym to spokojnie. Teraz polewamy drugie. Tu nic nie pachnie z butelki. W żywcu był zapach cytrusowy. Może otworzyłem, zagadałem się i nie zwróciłem uwagi, ale kompletna flauta. Cisza. Piwo, jak widzicie, ma o wiele niższą pianę. Jest... Już widać po bokach szklanki, jest klarowne, w przeciwieństwie do żywca jest bardziej zmineralizowane, bardziej nasycone. Bąbelki są grubsze, piana jest cienka, jest też grubsza, ale szybko znika. Także wrażenia zapachowo-wizualne zdecydowanie żywiec wygrywa. To wygląda jak jakiś sikacz dosłownie, jakaś oranżatka. Teraz jakiś tam lekko egzotyczny, może cytrusowy zapach, ale to naprawdę leciutko. O nie. To jest... żeby spróbować być obiektywnym. Ono jest tak, jak wygląda. Jest takie oranżadowe i w smaku też jest takie. Taka rozpuszczona landryna z dodatkiem goryczki jakiejś tam. Ta goryczka też tutaj jest. Ale ono nie ma w ogóle ciała. W żywcu jest ciało. Wszystko się zgadza. To jest piwo. To jest jak jakaś... I w zapachu jest niemiłe macie wrażenie, że ktoś rozpuścił w wodzie landrynę, dodał do tego trochę goryczki z czegoś i każe wam to pić. To nasycenie jest też o wiele wyższe i niemiłe, tak? Nie jest miłe. Goryczka jest wymuszona. Taka... No wiecie, jakby smakowała landrynka z goryczką jednocześnie. No to nie fajno. No zobaczcie zresztą, jak te piwa wyglądają. To żywiec jest naprawdę mętny, ale piana jest fajna. Wszystko, zapach jest przyjemny. No nie. No więc moim zdaniem zwycięzca może być tylko jeden w tej batalii. Koncerniaków i to zdecydowanie żywiec, tak? Książęce wygrywa tylko czytelnością tego, co jest napisane na butelce z tej strony, informacją do klienta, natomiast reszta, to tylko żywiec. No. W mojej skali, jakbym dał jeden w skali od 0 do 5, to żywiec ma naprawdę bezpieczną trójkę, a książęce to jest jedynka. No. Najwyżej. Dzięki serdeczne i tyle na dzisiaj. Cześć.